Zatem dzisiaj spotykamy się już na 6. wykładzie. Witam się na sali krąży lista obecności. Proszę wykorzystać ten czas, żeby ją podpisać i podpisaną przez wszystkich uczestniczących w wykładzie proszę przynieść do mnie na koniec wykładu lub w trakcie, jak będzie gotowa. Naszym dzisiejszym tematem 6. już z kolei wykładu jest kwantowanie sygnałów. I jak już anonsowałem, to jest druga wielka operacja towarzysząca próbkowaniu, którą trzeba dokonać, żeby z sygnału analogowego uzyskać sygnał cyfrowy. Najpierw powiemy o samym procesie, o koncepcji kwantowania, następnie omówimy strumień binarny, którym w efekcie jest sygnał cyfrowy, a potem zajmiemy się właściwościami procesu kwantyzacji i błędami, które popełniamy przy kwantyzacji, które mają najczęściej charakter szumowy i dlatego noszą nazwę szumów kwantyzacji. A w ostatniej części wykładu omówimy konkretne, stosowane w technice warianty przetwarzania sygnałów powiązane z kwantyzacją, które noszą nazwę rozmaitych typów modulacji. Modulacja to jest proces znacznie ogólniejszy niż sama kwantyzacja, niż samo próbkowanie. Przy próbkowaniu także jeden z modeli próbkowania nieidealnego nazwaliśmy modulacją iloczynową. I tutaj wrócimy do tej nazwy już w innym aspekcie. A więc kwantowanie. Sama koncepcja kwantowania nie jest trudna ani do zrozumienia, ani do zrealizowania. Chodzi o to, żeby z sygnału analogowego, który już jest reprezentowany za pomocą próbek, klasycznie zakładamy, że te próbki są zarejestrowane, zapamiętane z dużą dokładnością, z dostateczną dla nas dokładnością. I to, co teraz musimy zrobić, to jest kwantyzować, czyli zamienić na liczby, które to liczby w odpowiednich kodach, w odpowiednich siatkach liczb jesteśmy w stanie reprezentować jako strumień binarny. Zatem, klasycznie rzecz ujmując, mamy już zdyskretyzowany czas, który jest tutaj reprezentowany za pomocą kolejnych binarnych wartości chwil czasowych, czy binarnych, dyskretnych chwil czasowych, i mamy sygnał, który na razie jest przedstawiony na czerwono jako linia ciągła, ale na tej linii są zaznaczone kropki, które mają reprezentować próbki tego sygnału w chwilach próbkowania. Oraz są zaznaczone przedziały o szerokości delta, już nie na osi czasu, tylko na osi wartości, czyli tym razem dyskretyzujemy jeszcze oś wartości. I w każdym z tych przedziałów wyróżniona jest wartość środkowa jako linia ciągła, przepraszam, jako linia kropkowana, natomiast granice pomiędzy tymi przedziałami są oznaczone liniami ciągłymi. I w środku każdego takiego przedziału jest przypisana wartość binarna. W tym naszym przypadku mamy kod naturalny, binarny, trzybitowe są to liczby, czyli możemy 8 różnych wartości reprezentować na tym rysunku. I jeśli czarny punkcik, który reprezentuje próbkę, znajdzie się w odpowiednim przedziale, to wówczas przypisana jest mu wartość, która znajduje się przy odpowiedniej linii kropkowanej. A więc w pierwszym przedziale mamy wartość 1,0,0, w drugim przedziale mamy wartość 1,1,0, w trzecim przedziale odpowiednio 1,1,1. I w czwartym 1,1,0.
Jednym słowem, otrzymujemy strumień binarny w efekcie tego procesu. Taki proces, w którym odstępy pomiędzy kolejnymi przedziałami kwantowania, a właśnie szerokości tych przedziałów są jednakowe, nosi historyczną nazwę pulse coded modulation. Też modulation tutaj występuje, to słowo modulacja. PCM w skrócie, dosłownie modulacja zakodowanych impulsów. Historycznie rzeczywiście tak było, że te próbki były reprezentowane jako impulsy o odpowiedniej amplitudzie, o amplitudzie odpowiadającej wartości sygnału i sam ten ciąg impulsów też nosił nazwę modulacji, w tym wypadku PAM, Pulse Amplitude Modulation i stąd właśnie nazwa Pulse Coded Modulation, bo tym razem te impulsy zostały zakodowane. Czyli mamy taką tradycyjną nazwę, dzisiaj już historyczną w jakimś sensie, aczkolwiek w technice powszechnie używaną do takiego właśnie procesu, w którym mamy równomiernie rozmieszczone próbki i równomiernie rozmieszczone przedziały kwantowania. Najczęstszym przykładem takiej techniki PCM jest telefonia cyfrowa. Telefonia, w której wykorzystujemy 8 bitów na próbkę i występują one z szybkością 8000 próbek na sekundę, czyli taki strumień binarny ma 64 kilobity na sekundę, który w wyniku tej takiej typowej modulacji PCM w telefonii uzyskujemy. Tego typu modulacja nie ma nic wspólnego z tą modulacją iloczynową, którą omawialiśmy podczas analizy procesu próbkowania. Ponieważ my mamy tutaj do dyspozycji pewne przedziały kwantowania i z tych przedziałów jak próbka znajdzie się co do wartości w danym przedziale, to ma przypisywaną konkretną wartość, to jest oczywiste, że po kwantowaniu nie da się już odtworzyć idealnie sygnału, który był przed kwantowaniem. O ile jeszcze mieliśmy nadzieję, że to się da po próbkowaniu, jeżeli próbkowanie było przeprowadzone prawidłowo, czyli zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu, to tutaj już nie ma takiej nadziei w ogóle. Prawdę powiedziawszy, to nadziei nie ma też już i po próbkowaniu, bo twierdzenie o próbkowaniu stanowi, że szybkość próbkowania musi być co najmniej dwa razy większa od szerokości widma sygnału i tu zakładamy, że widmo sygnału może być skończone. Skończone widmo sygnału oznacza nieskończenie długi czas trwania sygnału. No na przykład idealnie zlokalizowane widmo w dziedzinie częstotliwości ma przebieg harmoniczny, który jest nieskończenie długi. A przebiegi skończenie długie mają już nieskończenie rozciągłe widmo. Więc biorąc to pod uwagę, że nie mamy w praktyce sygnałów o skończonym widmie, nie mamy też możliwości po próbkowaniu idealnego ich odtworzenia. Jednym słowem, jeden i drugi proces jest powiązany z utratą możliwości powrotu do poprzedniego sygnału. Co więcej, przy próbkowaniu mamy jeszcze problem z aliasingiem, z tym, że pewne części widma sygnału się objawią nie tam, gdzie trzeba. I z tym nie zawsze możemy walczyć. Na przykład w przypadku filmowania nie jesteśmy w stanie z tym walczyć, z tym zjawiskiem aliasingu. Ale generalnie oczywiście walczymy. O tyle kwantowanie, które tutaj się wydaje może bardziej beznadziejne co do możliwości odtworzenia sygnału, okazuje się mniej niebezpieczne niż próbkowanie, dlatego że każdy odbiornik sygnału, a być może
tym odbiornikiem są ludzie, jeśli na przykład te sygnały, które przetwarzamy, to są sygnały dźwiękowe albo sygnały wizyjne, odbiornikiem są ludzie, mają pewien zakres dynamiczny, każdy odbiornik, w tym oczywiście system wizyjny człowieka czy system słuchowy człowieka, ma pewien zakres dynamiczny, który odbiera. Jednym słowem, jeśli błędy kwantowania są tak małe, że są poza tym zakresem dynamicznym, że odbiornik nie jest w stanie zauważyć różnicy pomiędzy oryginalnym sygnałem a sygnałem skwantowanym, to kwantowanie nie jest dla nas żadnym problemem. Czyli w praktyce kwantowanie jest często mniejszym problemem niż próbkowanie, chociaż teoretycznie wydawałoby się, że po spróbkowaniu jeszcze można odtworzyć sygnał, a po skwantowaniu już nie można. Jeśli przypomnimy sobie twierdzenie o próbkowaniu, które mówi nam, że jeśli sygnał ma widmo ograniczone do szerokości pasma W, W herców, to powinien być ten sygnał próbkowany co najmniej z szybkością 2W, próbek na sekundę. I teraz będziemy go reprezentować za pomocą B bitów, czyli każdą próbkę za pomocą B bitów, to mamy strumień binarny co najmniej 2 razy W razy B bitów na sekundę. I to rzeczywiście jest takie zgrubne określenie tego, jaki strumień do danego sygnału jest nam potrzebny. Z jednej strony jest to określenie netto. Często trzeba ten strumień zwiększyć, dlatego że my musimy chronić nasze słowa binarne przed błędami. A chronienie przed błędami oznacza wydłużanie tych słów o pewien syndrom błędu, dodatkowe bity, w najprostszym przypadku jeden bit parzystości, ale generalnie o więcej niż jeden bit. I w efekcie strumień binarny jest większy. Ale z drugiej strony mamy też potężne możliwości kompresji danych i w efekcie strumień binarny może być znacznie mniejszy i to wielokrotnie mniejszy od tej wartości, którą tutaj wyliczamy, 2W razy B. No i tutaj są dwa przykłady. Właśnie ten przykład sygnału telefonicznego, 8 bitów i 8 tysięcy próbek na sekundę i mamy 64 kilobity na sekundę w efekcie, ale taka jedna rozmowa telefoniczna stanowi jedną szczelinę czasową w trakcie PCM-owskim, który zawiera 32 takie kanały, 32 takie rozmowy i łącznie strumień binarny takiego traktu to jest 32 razy 64, to jest prawie, praktycznie, to jest troszkę więcej niż 2 megabity na sekundę. Z drugiej strony, jeżeli rozważamy na przykład płytę CD audio, to tam dźwięk jest stereofoniczny, czyli mamy dwa kanały, każdy z nich jest próbkowany z szybkością 44100 próbek na sekundę i każda próbka ma 16 bitów, co daje nam strumień 1,4 megabitu na sekundę. I to jest strumień netto, ponieważ są jeszcze zabezpieczenia przed błędami. Jeśli chodzi o sygnał telewizyjny z kolei, klasyczny telewizyjny, to tutaj już są szybkości znacznie większe. Przykład dotyczy standardu NTSC, czyli amerykańskiego, gdzie jest 525 linii jeszcze w standardzie takim analogowym. Naprawdę jest 486 pokazywanych na ekranie. W tym 480 istotnych, ale nie chodzi o takie szczegóły. Jeśli próbkujemy sygnał analogowy, to mamy 525 linii, każda powiedzmy zawiera 858 pikseli. To jest zresztą też dyskusyjne, ile weźmiemy tych pikseli, ponieważ piksele są tam niekwadratowe i na ekranie nie widać 858. Nie chodzi tu o szczegóły. Nie chodzi o to, żeby w tej chwili się zajmować technikami telewizji. Chodzi o to, żeby mieć pewne pojęcie zgrubne o tym, z jakimi strumieniami binarnymi możemy mieć do czynienia.
I tutaj mamy 30 obrazów w ciągu sekundy. Też w większości standardów nie jest to dokładnie 30. Nie będę w to wchodził, a prawie 30 w szczegóły. I teraz co musimy przesłać? Musimy przesłać luminancję i dwie chrominancje. Teoretycznie każda z nich mogłaby zajmować nam 8 bitów, ale chrominancję się podpróbkowuje i można nieco zgrubnie, ale z niemałą dokładnością przyjąć, że na obie chrominancje możemy przeznaczyć też 8 bitów. Albo jest przesyłana co drugą linię, jak w standardzie na przykład, no właściwie dzisiaj już prawie, można powiedzieć, nieistniejącym historycznym SECAM. On się wersji cyfrowych właściwie nie doczekał, znaczy doczekał się, ale nie są powszechnie używane. Albo jest to podpróbkowanie, że co którąś próbkę wysyłamy, sygnał chrominancji. Można przyjąć w przybliżeniu, że na chrominancję też przeznaczamy 8 bitów, czyli łącznie przeznaczamy 2 razy 8 bitów. 8 bitów na luminancję i 8 bitów na obie chrominancje. I teraz jak to wszystko przemnożymy, mamy już strumień 216 megabitów na sekundę. Jeśli ktoś ogląda telewizję internetową, bądź też filmy przez internet, bądź też w ogóle jakiekolwiek materiały wideo przez internet, to z jakimi strumieniami ma do czynienia? Kiedyś Państwo się przyglądali temu? Czy nigdy? To są często strumienie poniżej 1 megabitu na sekundę. Natomiast jeśli chodzi o telewizję cyfrową i to, ile w danym multipleksie przewiduje się megabitów na sekundę na dany kanał, to jeśli to jest kanał tak zwany SD, czyli Standard Definition Television, to jest to około 2 megabitów na sekundę. A jeśli to jest standard tak zwany HD, czyli High Definition Television, to jest to 5, a w porywach może 7 megabitów na sekundę. Zatem w stosunku do tego strumienia, które tu żeśmy wyliczyli, w praktyce stosowana jest potężna kompresja danych, dochodząca do stukrotności tego strumienia, a nawet przewyższająca stukrotność, jeśli chodzi o jakość internetową. No ja tutaj w tej chwili o kompresji danych nie będę mówił, to jest temat przyszłego semestru, bo w przyszłym semestrze będziemy mówić o przetwarzaniu sygnałów i informacji i właśnie wtedy będziemy się interesować tym, jak można ewentualnie skompresować tak sygnał, żeby nie tracić istotnych informacji. Przy okazji kwantowania jedynie anonsuje ten problem. Natomiast ważniejszy dla nas jest w tej chwili błąd kwantyzacji. Jaki błąd popełniamy, jakie on ma właściwości i jakie jego wartości możemy dopuścić. Otóż, jeżeli przyjmiemy, że kwantyzator przybliża liczby zgodnie z regułami przybliżania, o ile dana liczba, dana próbka mieści się w przedziale o szerokości delta, to błąd wtedy, jaki popełniamy, mieści się pomiędzy minus delta przez 2, a delta przez 2. I teraz, jeżeli znamy prawdopodobieństwo gęstości błędu, powiedzmy, że ono wynosi p i ma niezerowe wartości, tylko oczywiście w tym przedziale, gdzie błędy występują, od minus delta przez 2 do delta przez 2. I teraz pomnożymy to p przez kwadrat błędu kwantyzacji i scałkujemy, to otrzymujemy uśrednienie kwadratu błędu. Przypominam, jeden z pierwszych wykładów, chyba drugi wykład na temat parametrów sygnałów, w którym mówiliśmy o pewnych wartościach średnich, o histogramie, o znormalizowanym histogramie, który przybliża rozkład prawdopodobieństw, jak można było histogram wykorzystać do obliczania średnich wartości. Więc tutaj mamy średnią energię, wartość oczekiwaną kwadratu błędu.
I teraz na razie wiemy, że musimy wykorzystać prawdopodobieństwo, ale jeszcze nie wiemy, jak to prawdopodobieństwo, jaki jest rozkład tych prawdopodobieństw w przedziale od minus delta przez 2 do plus delta przez 2. I dobra wiadomość jest taka, że z dużą dokładnością w większości przypadków można założyć, że ten rozkład jest równomierny. To znaczy niezależnie od tego, jaką wartość ma błąd, to ma takie samo prawdopodobieństwo. W całym przedziale od minus delta przez 2 do plus delta przez 2. Niezależnie od właściwości statystycznych samego sygnału. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli nawet rozkład wartości samych próbek jest jakiś tam dowolny, najczęściej przypominający krzywą Gaussa i załóżmy dla prostoty, że wartość średnia sygnału jest 0 i najbardziej prawdopodobna w związku z tym jest wartość 0 i po bokach wartości ujemne i dodatnie mają coraz mniejsze prawdopodobieństwa zgodnie z taką dzwonowatą krzywą Gaussa, to jeśli teraz na tym wykresie, gdzie mamy na osi poziomej x wartości sygnału, na osi pionowej prawdopodobieństwa przyjmowania tychże wartości, zaznaczymy sobie przedziały o szerokości delta i w tych przedziałach będziemy wiedzieli, że błąd popełniamy od minus delta przez 2 do plus delta przez 2 i zaczniemy teraz patrzeć na te prawdopodobieństwa w poszczególnych przedziałach, to w jednym z nich mamy krzywą wygiętą w jedną stronę, w innych w drugą stronę, po stronie ujemnej w przeciwną stronę, znaczy po stronie ujemnej rośnie ten wykres, po stronie dodatniej maleje, wygięcie jest raz tak, raz tak. I teraz jak to wszystko dodamy w jeden taki słupek o szerokości od minus delta przez 2 do plus delta przez 2, to te wszystkie wygięcia w tych poszczególnych przedziałach nam się po prostu wyprostują. Będzie to jeden wysoki słupek. Oczywiście pole powierzchni pod rozkładem prawdopodobieństwa musi być równe 1, bo jak dodajemy do siebie prawdopodobieństwa, czy całkujemy gęstości prawdopodobieństw wszystkich możliwych zdarzeń, to otrzymujemy zdarzenie pewne, które ma prawdopodobieństwo 1, czyli pole powierzchni pod rozkładem prawdopodobieństw musi być 1 i my teraz, jak pododawaliśmy te wszystkie prawdopodobieństwa w jeden wysoki słupek, to też otrzymujemy oczywiście pole równe 1 i otrzymujemy praktycznie prostokąt. On ma szerokość delta, od minus delta przez 2 do plus delta przez 2, czyli wysokość musi mieć 1 przez delta. 1 przez delta. I to jest tutaj napisane, że te prawdopodobieństwa mają wartość wszystkie 1 przez delta. Są równomiernie rozłożone. 1 przez delta. I to 1 przez delta możemy tutaj sobie wpisać. Przenieść przed całkę, scałkować i otrzymujemy bardzo prosty wynik, delta kwadrat przez 12, czyli ta wartość oczekiwana kwadratu błędu to jest przedział kwantowania do kwadratu przez 12. To już dużo nam mówi o kwantowaniu, ale teraz jeszcze rozpatrzmy wartość skuteczną do kwadratu samego sygnału kwantowanego, czyli moc czynną sygnału, bo ta wartość skuteczna do kwadratu błędu to jest moc czynna błędu kwantowania. To rozważmy jeszcze moc czynną sygnału. Jak podzielimy te dwie wartości przez siebie, to otrzymamy tak zwany signal to noise ratio, czyli stosunek sygnału do szumu po polsku. Stosunek sygnału do szumu. A ściślej mocy sygnału do szumu. Mocy sygnału do mocy szumu, kwantyzacji. Musimy oczywiście zadbać, żeby wartości sygnału nie wykraczały poza zakres kwantyzatora, żeby nie było tak zwanych błędów przeciążeń kwantyzatora. Jeżeli założyliśmy, że rozkład prawdopodobieństw sygnału to jest krzywa gaussowska, no to ona oczywiście jest nieskończona po jednej i po drugiej stronie. I nie można
założyć znowu, że nie ma przeciążeń kwantyzatora, bo mamy możliwe wartości minus nieskończenie wielkie i plus nieskończenie wielkie. A więc w praktyce krzywa Gaussa, w praktyce, w teorii też oczywiście, krzywa Gaussa bardzo szybko zanika i prawdopodobieństwo, że sygnał osiągnie minus 4 czy plus 4 tak zwane odchylenia standardowe jest tak małe, że można przyjąć, że to jest praktycznie niemożliwe. Więc jesteśmy w stanie dobrać odpowiednio kwantyzator tak, żeby nie było przeciążeń. I skoro jesteśmy w stanie tak dobrać kwantyzator, to go właśnie tak dobieramy. Na wartość od minus 4 do plus 4 wartości skuteczne, czyli te właśnie odchylenia standardowe, możemy powiedzieć. I w związku z tym stąd wynika ten przedział delta. Jeżeli założymy, że nasz kwantyzator ma b bitów. Jak ma b bitów, to nie wdając się w szczegóły, ma 2 do potęgi b różnych przedziałów kwantyzacji. I jeśli ten przedział jest od minus 4x skuteczne do 4x skuteczne, to razem 8x skutecznych i mamy oszacowaną wartość delta. Skoro tak, to można to podstawić do naszego wzoru na stosunek sygnału do szumu i okazuje się, że po tych założeniach uzyskujemy tutaj taki ułamek 3/16, 2 do potęgi 2b, gdzie b to jest liczba bitów na słowo podczas kwantowania. I teraz ten stosunek sygnału do szumu określa się typowo w skali logarytmicznej, w decybelach, ponieważ to jest stosunek mocy, to już nie musimy mnożyć przez 20, jak w przypadku stosunku amplitud, tylko przez 10, żeby uzyskać wynik w decybelach. I to, co tutaj mamy, to wystarczy zlogarytmować. I najciekawszy jest tutaj ten wynik. 2 do drugiej to jest 4 i to jeszcze jest podniesione do potęgi b. Po zlogarytmowaniu mamy zatem b logarytmów dziesiętnych z 4. I to jest najważniejsza część wzoru. Plus logarytm dziesiętny z tych 3/16 i to jest zupełnie nieistotne. Znaczy, to jest oczywiście istotne, bo to nam podaje tę wartość minus 7,3 decybela przy naszych założeniach, że taki dobraliśmy kwantyzator, że mieliśmy konkretnie przybliżanie do środkowej wartości, więc tą 1/12 we wzorze na błąd kwantyzacji, czy średni kwadrat błędu kwantyzacji ściślej, ale to są szczegóły. Natomiast najważniejszy jest ten wynik tutaj, który nie zależy od żadnych założeń. Zawsze się pojawi. I w dodatku jeszcze trzeba sobie przypomnieć, że logarytm dziesiętny z dwójki to jest 3/10. Jak to pomnożymy przez 10, będziemy mieli 3 decybele, ale to był logarytm z czwórki, więc to jest 3 plus 3, to jest 6 decybeli. 6 decybeli razy b, gdzie b to jest liczba bitów. Minus jakaś wartość, czy plus jakaś wartość, zależna od konkretnego przypadku kwantowania. W naszym przypadku minus 7, czyli od tej wartości 6b musimy odjąć 7 decybeli, będziemy mieli nasz stosunek sygnału do szumu, ale przede wszystkim to, co jest do zapamiętania, to jest 6b. I to jest naprawdę do zapamiętania. Naprawdę trzeba zapamiętać, że każdy bit słowa danych zwiększa stosunek sygnału do szumu o 6 decybeli podczas procesu kwantowania. I w ten sposób można zgrubnie, każdy inżynier może się zgrubnie zorientować, ile bitów jest mu potrzebnych do tego, żeby prawidłowo reprezentować sygnał, którym się chce z jakiegoś powodu zajmować. Na przykład wiemy, że nasz wzrok ma zakres dynamiczny nieprzekraczający 30 paru decybeli, jeśli nie brać pod uwagę regulacji źrenicy i czułości naszych receptorów świetlnych. To przy jednej nastawie to jest 30 kilka decybeli, weźmy nawet 40. Jeśli wziąć pod uwagę, że 6 razy 8 to jest już 48, oznacza to, że
8 bitów to jest już pewien nadmiar, jaki jest nam potrzebny do tego, żeby prawidłowo reprezentować składowe obrazów. I rzeczywiście najczęściej wykorzystuje się 8 bitów do reprezentowania luminancji, na przykład to, żeśmy luminancję rozważali. I każdej chrominancji też, tylko chrominancję podpróbkowujemy. Znaczy nie musimy podawać przy każdej wartości luminancji, każdej wartości chrominancji, możemy to robić rzadziej. Czyli szybkość próbkowania chrominancji jest mniejsza, może być mniejsza niż szybkość próbkowania luminancji. I stąd przyjęliśmy na obie chrominancje 8 bitów, tak jak na każdą próbkę luminancji, też 8 bitów. Przy naszych oszacowaniach strumienia telewizyjnego. Natomiast dźwięk, system słuchowy człowieka, ma zakres dynamiczny powyżej 100 decybeli. I jeśli to wziąć pod uwagę, oczywiście nie każdy system audio musi zapewniać te 100 decybeli, dlatego że nikt dobrowolnie nie stoi koło głośnika i nie słucha tego dźwięku o takim poziomie 100 decybeli czy większym, bo to jest bardzo męczące, chociaż może jacyś amatorzy czegoś takiego są. Bardzo też niezdrowe dla słuchu, bo tutaj abstrahując trochę od tego, o czym mówimy, w naszym układzie słuchowym jest zaszyte dodatnie sprzężenie zwrotne. I dzięki temu dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu mamy słuch, tak zwane ostro działające filtry słuchowe i odpowiedni zakres słyszenia. Jeżeli to sprzężenie zwrotne uszkodzimy, a jest je łatwo uszkodzić, to po pierwsze poszerzają nam się filtry słuchowe, po drugie zmniejsza się czułość słuchu. I jesteśmy ludźmi, którzy na przykład w tłumie już słabo rozpoznają, co kto do nich mówi, a poza tym w ogóle słabo słyszą. To sprzężenie zwrotne jest zapewniane przez tak zwane zewnętrzne komórki słuchowe. Komórki, mówię o komórkach biologicznych, w aparatach Cortiego. I one działają na taką błonę podstawną, która drga i za pomocą jej drgań jest rejestrowany dźwięk, poprzez to, że ją pobudzają jeszcze bardziej do drgań. Same wpadają w drgania i pobudzają do jeszcze większych drgań te błony. Bardzo łatwo ten mechanizm uszkodzić. Znaczy spowodować, że komórki rzęskowe czy rzęsate, jak niektórzy mówią, zewnętrzne, przestają drgać pod wpływem w efekcie drgania błony podstawnej, czyli zamiera to dodatnie sprzężenie zwrotne, które oczywiście działa tak lekko na granicy stabilności tego układu, że może wyprowadzić ze stabilności, ale jest cały czas pod kontrolą stabilności. W każdym razie, jeżeli zanika sprzężenie zwrotne dodatnie, to wtedy tracimy większość z normalnych cech naszego słuchu. I to łatwo uzyskać pod wpływem słuchania za głośnej muzyki. Czyli ekspozycji naszego systemu słuchowego na sygnały o zbyt dużym poziomie. Zarówno jest niebezpieczne używanie słuchawek za długo, bo tu sprzężenie jest bardzo silne z uchem, jak też i stanie pod głośnikiem, ale także i niektóre lekarstwa, zwłaszcza antybiotyki, a także aspiryna są bardzo szkodliwe dla tych komórek. No i palenie papierosów jest szkodliwe, natomiast picie umiarkowanego alkoholu jest korzystne, znaczy wina. To jest taka dobra wiadomość przy tych wielu złych. Więc zakres dynamiczny naszego słuchu to około 100 decybeli. I jeżeli to podzielimy przez 6, to już okazuje się, że 16 bitów nam nie wystarcza, żeby ten zakres pokryć. A zatem płyta CD, o której się mówi, że jest wysokiej jakości, jest
ledwie wysokiej jakości, bo tam mamy próbki jedynie 16-bitowe, a 6 razy 16 to jest 96 decybeli, to jest poniżej 100. Czyli o ile 8 bitów wystarcza do reprezentacji obrazów, o tyle 16 bitów ledwie wystarcza do reprezentacji audio wysokiej jakości. Ale do zapamiętania jest 6 razy B. 6 razy B to jest bardzo ważny wniosek. Tak. Czyli do zapamiętania jest ten wzór SNR w przybliżeniu, to jest 6 razy B decybeli, gdzie B to jest długość w bitach słowa binarnego. I teraz popatrzmy na proces kwantyzacji, czym on się objawia w przypadku obrazów, i ten przykład ma również uświadomić Państwu, że w wielu pracach proces kwantyzacji jest mylony z procesem próbkowania. Mówi się o kwantyzacji w nieodpowiednim aspekcie. Tutaj mamy ilustrację obrazka 256 na 256 pikseli 8-bitowego. 256 na 256 to jest mało, to jest rozdzielczość mała i te piksele, jak ktoś siedzi tu w pierwszych rzędach, to widzi, jak w dalszych może nie widzieć. I to, że widzi piksele, to oznacza, że nieidealny jest proces próbkowania, a nie kwantowania. Natomiast kwantowanie 8-bitowe w zupełności wystarcza. I tutaj mamy teraz 6 bitów i histogram naniesiony na ten obrazek. 5 bitów i histogram. Jak się zmienia ten obrazek widać? 4 bity. Niewiele się zmienia, bo nasz wzrok, to 8 bitów to jest zapas. 3 bity, 2 bity, 1 bit. I proszę zwrócić uwagę, że mimo kwantyzacji jednobitowej informacja jest cały czas właściwie ta sama, że na przykład system wizyjny, który miałby rozpoznawać takie elementy na taśmie produkcyjnej, może bardzo szybko na wstępnym etapie przetwarzania sygnału być zbinaryzowany do jednego bitu. To znaczy po prostu ustawiamy próg, wszystko co jest ciemniejsze od progu jest powiedzmy czarne, wszystko co jest jaśniejsze od progu jest białe. To można w systemach automatyki robić na samym wstępie. Natomiast to jest błąd kwantyzacji, czyli różnica między obrazkiem 8-bitowym a tym 2-bitowym. Natomiast tutaj mamy z kolei jeszcze raz ten oryginalny obrazek 256 na 256 i obrazek 128 na 128, czyli tutaj są piksele o podwójnej wielkości i to jest gorsze próbkowanie, a nie gorsze kwantowanie. I tu mamy z kolei jeszcze gorsze próbkowanie, 64 na 64 i jeszcze gorsze, 32 na 32. Widać, że tutaj jest zupełnie innego typu niedokładność niż w przypadku kwantowania i ta niedokładność jest znacznie gorsza. Tutaj tracimy informacje. Powiedziałem, że próbkowanie nastręcza więcej kłopotów niż kwantowanie. Szybciej degraduje informacje niż, powiedziałbym, proste kwantowanie. I błąd pomiędzy 256 na 256, a 64 na 64 piksele. I to jest błąd próbkowania, a nie kwantowania. Teraz jeszcze inna seria przykładów. Otóż kwantować możemy, przybliżając do środka przedziału, ale możemy również przybliżać do dołu przedziału lub do góry, czyli zaokrągać w dół lub w górę. I teraz tutaj mamy obrazek 564 na 413 pikseli 8-bitowy. I teraz zaokrągamy go w dół i mamy 7-bitowy. Moim zdaniem to jest nie do rozróżnienia między oryginałem. To jest oryginał, a to jest 7-bitowa wersja. Tutaj mamy wersję 6-bitową, praktycznie nie do odróżnienia, chociaż można widzieć jednak pewną różnicę. Teraz mamy 5 bitów, teraz 4 bity i tu przy 4 bitach już zaczynamy zauważać tak zwane pseudokrawędzie, przy czym nie na tym ekranie, chociaż może tutaj coś widać w tle. Takie już w tej chwili te szarości nie łączą się ze sobą bezstopniowo. Widać takie stopnie pomiędzy poszczególnymi szarościami w tle, tak zwane pseudokrawędzie. Co więcej, jeżeli mamy właśnie za mało
proces kwantowania za prymitywny, to może algorytm wykrywania krawędzi nam wykryć też pseudokrawędzie i zupełnie źle będziemy interpretowali obiekty w systemie ze sprzężeniem wizyjnym. Czyli na to trzeba zwracać uwagę. Tutaj 3 bity jest jeszcze więcej tych pseudokrawędzi, wreszcie 2 bity i 1 bit. 1 bit czerń i średnia szarość. I tutaj znowu jest oryginał oraz błędy kwantowania. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy 8 a 7-bitową wersją ten błąd kwantowania praktycznie jest szumowy. Praktycznie szumowy. Nie jest dokładnie równomierny ten szum. Gdzieś tutaj widać takie odchyłki od równomierności, ale to dlatego, że 8 czy 7 bitów to jest mało. Trzeba byłoby mieć trochę więcej tych bitów, żeby był to równomierny rzeczywiście szum. Natomiast przy mniejszej liczbie bitów, jak cały czas porównujemy z 8-bitowym oryginałem, ten szum przestaje być szumem, staje się coraz bardziej skorelowany z sygnałem i coraz mniej jest równomierny. Pomiędzy 8-bitowym a 3-bitowym sygnałem już widać wyraźnie informacje i pomiędzy tym 8-bitowym a 1-bitowym to w zasadzie widać całą informację. Chociaż z tego jednobitowego, z tej jednobitowej wersji też byliśmy w stanie odebrać informacje, a nawet rozpoznawać osobę. Czyli jest ogromny nadmiar informacji w niektórych przypadkach. I to histogramy, jak się zmieniają wtedy, kiedy zmniejszamy liczbę bitów, aż do jednego bitu, gdzie mieliśmy czerń i średnią szarość. Przy zaokrąglaniu w dół. A teraz zaokrąglimy to w górę. Czyli mamy znowu obraz oryginalny i teraz 7 bitów w górę, 6 bitów w górę, 5 bitów w górę, 4 bity w górę, tu już widać pseudokrawędzie, 3 bity w górę, 2 bity w górę i 1 bit, gdzie mamy biel i średnią szarość. Poprzednio mieliśmy czerń i średnią szarość, tutaj teraz mamy biel i średnią szarość. Nadal jest to dla nas do rozpoznania osobnik. Tu jest oryginał. I znowu błędy kwantowania przy tym zaokrąglaniu w górę. Między 8 a 7 bitami prawie że równomierny rozkład błędu. Między 8 i 6 też prawie równomierny. Tu zaczynają się pseudokrawędzie już manifestować jeszcze bardziej. 2 bity, no i 1 bit. Mamy taki negatywowy obraz błędu w stosunku do zaokrąglania w dół. No i histogramy jak się zmieniają, coraz bardziej się rozrzedzają, coraz mniej mamy różnych wartości, aż do jednego bitu, gdzie mamy dwie wartości, biel 255 i średnią szarość na poziomie 127 czy 128, w zależności od tego, jak to zostało zaprogramowane, a tego to mogę sprawdzić, ale nie jest istotne, jak robiłem te eksperymenty. Pomiędzy zatem kwantowaniem a próbkowaniem istnieje taka zależność, że jeśli sygnał jest mocno przepróbkowany, ma dużo za dużo próbek, to mimo fatalnego procesu kwantowania jesteśmy w stanie odebrać informacje. Najgorzej jest, jeśli i kwantowanie jest kiepskie, i próbkowanie jest kiepskie. Teraz zajmijmy się mową, bo mowa jest bardzo ważnym sygnałem i podlega specyficznym prawom, cechom, które się wykorzystuje przy jej kwantowaniu. Otóż właściwie przy każdej percepcji, każdego sygnału, ale teraz się koncentrujemy na mowie. Występuje takie prawo, ono nawet jest przypisywane pewnemu nazwisku, prawo Webera, które mówi nam, że jeśli sygnały są małe co do amplitudy czy mocy, intensywności, to zauważamy też małe zmiany. Jeśli sygnały są duże, to zauważamy dopiero duże zmiany. Czyli to, jakie zmiany zauważamy w sygnale,
jest związane z wartościami samego sygnału. To jest bardzo ogólne prawo. Ono się także i do kalendarza odnosi. Jak młody człowiek, na przykład dziecko, żyje kilka lat, to dla niego każdy tydzień to jest stosunkowo spory procent życia i zauważa ten upływ czasu bardzo wyraźnie. Natomiast jak już jest człowiek stary, ma powiedzmy 80 lat, to dla niego jeden tydzień życia to jest nic, nawet jeden rok życia to jest nic. Między 79 a 80 tego nie zauważa. Natomiast jak człowiek ma 6 lat czy 5 lat i nagle ma 6 i idzie do szkoły, czy 7 idzie do szkoły, to zauważa to bardzo wyraźnie, jako duży upływ czasu. I podobnie jest z sygnałami dźwiękowymi, a zwłaszcza z odbiorem mowy, ale także i muzyki, że jeśli słuchamy cichych sygnałów, to istotne są małe zmiany. Jeśli słuchamy głośnych sygnałów, to istotne są dopiero duże zmiany. Zatem równomierne kwantowanie to na pewno nie jest optymalny sposób reprezentowania tych sygnałów po stronie cyfrowej. A najczęściej robi się równomierny ze względów technicznych, ponieważ to jest najłatwiej uzyskać. Zatem, jeśli mamy zamiar kwantować równomiernie, to można by wstępnie ten sygnał przygotować do tego kwantowania, dokonując tak zwanej kompresji. To znaczy przejścia przez pewien układ nieliniowy, który wzmocni nam ciche sygnały, a wytłumi głośne. To znaczy działa tak jak takie, powiedzmy, wzmacniasz z nasyceniem. Oczywiście nie tak, żeby nagle głośne się stały ciche. One mają być nadal głośniejsze. Każdy głośniejszy ma nadal być głośniejszy od poprzedniego, tylko że w obrębie cichych dźwięków ma to wzmocnienie zwiększać różnice, a w obrębie głośnych zmniejszać te różnice między nimi. Jeśli coś takiego zrobimy, dokonamy tak zwanej kompresji sygnału, to taki skompresowany sygnał możemy skwantować równomiernie, następnie go przesłać w postaci cyfrowej, strumienia cyfrowego, a po stronie odbiorczej dokonać ekspansji. To znaczy zamienić znowu te wartości sygnałów na takie, jakie powinny być. I tak się właśnie w telefonii robi. To jest taka, powiedziałbym, najprostsza, ale bardzo skuteczna metoda kompresji danych. Bo dzięki temu możemy zmniejszyć strumień binarny, albo inaczej. Możemy, stosując na przykład 8-bitowy strumień binarny, 8-bitowe próbki, możemy percepcyjnie uzyskać wrażenie, jak gdybyśmy stosowali 13-bitowe próbki. Tak jakbyśmy dodali do każdej próbki 5 bitów, jakbyśmy wysłali większy strumień, a 5 bitów przy 8 bitach to jest więcej niż połowa. Czyli musielibyśmy, chcąc uzyskać jakość 13-bitową bez tej kompresji, ekspansji, musielibyśmy poświęcić więcej niż 50% dodatkowo strumienia na przesłanie takiej jakości sygnału. Czyli jest to metoda kompresji danych, w której wykorzystujemy właściwości naszego słuchu, czyli tak zwane właściwości psychoakustyczne. Psychoakustyka to jest nauka, która mówi o tym, co jest istotne dla człowieka, jeśli chodzi o słyszenie sygnałów i w związku z tym, jak można preparować te sygnały tak, żeby człowiek nie widział różnicy pomiędzy większym strumieniem a mniejszym strumieniem danych. I tutaj mamy taką charakterystykę kompresji po lewej stronie i ekspansji po prawej stronie. Czyli najpierw dokonujemy kompresji, kwantujemy równomiernie, a następnie ekspansji. To mniej więcej jest równoważne z zastosowaniu liczb zmiennoprzecinkowych zamiast stałoprzecinkowych. Stosując liczby zmiennoprzecinkowe w programach komputerowych, właściwie dokonujemy też podobnego procesu. Znacznie zwiększamy zakres dynamiczny, kolosalnie, ponieważ reprezentujemy mantysy i cechy, a następnie
po stronie odbiorczej możemy, jeśli nam są potrzebne znowu stałoprzecinkowe, to dojść do stałoprzecinkowych. To była idea, a teraz praktyka. W Europie stosuje się tak zwaną regułę A, po angielsku A law, w której to regule występuje stała A, oznaczona A, równa 87,6. Zakładamy, że mamy sygnał 8-bitowy PCM i ten sygnał X zostaje zamieniony na Y zgodnie z tymi dwoma wzorami. Inaczej jest w zakresie od 0 do 1 przez A, co do wartości bezwzględnej, inaczej jest od 1 przez A do 1. To znaczy, jeżeli tak to znormalizujemy, to mamy sygnały od przedziale od minus 1 do 1, a nie od minus 200, tam, nie od ileś do ileś, prawda, konkretnie od minus 1 do 1. Tak są znormalizowane. Na początku widać, że jest część liniowa, jest taki współczynnik A podzielone przez 1 plus logarytm naturalny z A razy X, a następnie jest już część wyraźnie logarytmiczna. Czyli jest część liniowa i część logarytmiczna tej charakterystyki. Tak jest w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest inna norma, jest tak zwana reguła Mi i jeden wzór, od razu logarytmiczny. To mi równa się 255 w tym wypadku i też x jest znormalizowane od minus 1 do 1. To są dwie różne krzywe, ale na tyle są podobne, że jeśli telefonujemy z Europy do Stanów Zjednoczonych i transmitowany jest nasz głos tam, to on podlega kompresji według prawa A, a dekompresji według prawa mi. I odwrotnie naszego interlokutora głos najpierw podlega kompresji według prawa mi, a tutaj lokalnie dekompresji według prawa A. A mimo wszystko nie czujemy jakichś zniekształceń, a to dlatego, że przy telefonach jakość mowy jest na tyle kiepska, że to zniekształcenie wnoszone przez to niedopasowanie kompresji i niekompresji jest mało istotne. Szumy są istotne, różne tam, powiedzmy, zawężenia pasma są istotne, czasem przerwy w transmisji krótkie, czasem jakieś przydźwięki, opóźnienie sygnału jest istotne. Natomiast to, że niedopasowanie tych reguł kompresji i dekompresji występuje, jest już nieistotne. No cóż, samo PCM, jak widzimy, nie jest idealną techniką i nie jest też nawet kompresja i dekompresja idealną techniką. Okazuje się, że proste pomysły mogą doprowadzić do znacznego zmniejszenia strumienia binarnego. I takim prostym pomysłem jest tak zwana różnicowa reprezentacja PCM, po angielsku DPCM, Differential Pulse Coded Modulation. I jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, że jeśli w sygnale kolejne próbki są podobne do siebie, a zwłaszcza w obrazach to występuje, jeżeli jestem w obrębie jakiegoś obiektu, na przykład twarzy, albo włosów, albo tła, to jedna próbka może być podobna do drugiej w dość dużym zakresie, obszarze. I wysyłanie osobno tych próbek, niezależnie od siebie, jest ogromną stratą techniczną, taką wielką redundancją, nadmiarowością informacji. Można byłoby coś takiego zrobić, żeby nie wysyłać ciągle podobnych liczb. W związku z tym robimy tak, że mamy pewien predyktor, filtr predykcyjny, o filtrach będziemy się uczyli później, czyli układ, który potrafi przewidzieć następną próbkę, tak jak ktoś potrafi przewidzieć pogodę, jaka będzie następnego dnia na przykład, czy przewidzieć, jaki będzie kurs na giełdzie, na przykład naszej złotówki. To czasem niemądra wypowiedź polityka może podziałać bardzo niekorzystnie na taki kurs.
że jak zatem jeżeli wiemy, że ktoś coś nierozsądnego powie, to łatwo możemy przewidzieć, jaki będzie kurs za chwilę. Czyli mamy predyktor, który stara się przewidzieć następną próbkę. I ten predyktor jest w sprzężeniu zwrotnym, to znaczy on otrzymuje informację o tym z kwantyzatora, jaka ta próbka, jaką wyprodukował kwantyzator i porównuje z próbką wejściową, kolejną. Czyli mamy x od n i sygnał x z daszkiem od n. Zatem kwantyzator otrzymuje de facto informację różnicową pomiędzy właściwą próbką, a próbką przewidzianą. Jeżeli ta przewidziana będzie się dokładnie pokrywać z właściwą, to kwantyzator podejmuje decyzję, że nic nie przesyła. Nie przesyła nic. Ma błąd zero i nie musi nic przesyłać. Czyli ten sygnał D od N wtedy równa się zero. Natomiast jeżeli one się dokładnie nie pokrywają, no to oczywiście przesyła wartość, tylko że dynamika tej wartości jest dużo mniejsza i możemy na to przeznaczyć mniej bitów. Taki jest tego sens. W związku z tym, tutaj jeszcze raz jest mowa o tym, jak to działa. W związku z tym mamy tutaj zysk dodatkowy, tak zwany SNI, tak zwaną poprawą w decybelach SNR-u i w zależności od rodzaju sygnału tu zyskujemy od 13 do 25 decybeli dla sygnału telefonicznego i 25 do 35 dla sygnału muzycznego. Czyli zyskujemy 3 do 4 bitów, jeżeli podzielimy to przez 6 w stosunku do równomiernego kwantyzatora. I to jest taki przykład. Po lewej stronie mamy kwantyzator 3-bitowy, równomierny, a po prawej DPCM, różnicowy. Obrazek jest niskiej jakości jako taki, ale mimo wszystko widać różnicę w tej reprezentacji. Kolejny pomysł jest taki i wynika z pewnej ogólnej obserwacji właściwości cyfrowych układów elektronicznych. Otóż cyfrowe układy elektroniczne mogą być bardzo szybkie, ale jednocześnie są prymitywne, bo najchętniej rozróżnialibyśmy tylko dwie wartości. Oczywiście są cyfrowe modulacje więcej niż dwuwartościowe, ale najczęściej działamy przy użyciu wartości binarnych. 0, 1. Czy jest jakieś napięcie, czy nie ma jakiegoś napięcia na wyjściu bramki. I z tego korzysta kolejna bramka cyfrowa. Czyli urządzenia są prymitywne co do sposobu kwantyzacji, aż jednobitowe, a za to bardzo szybkie. Czy moglibyśmy to wykorzystać przy kwantyzacji? Kwantyzować szybko, czyli krótko mówiąc, próbkować szybko, nadmiernie szybko próbkować, ale za to bardzo prosto kwantyzować, jednobitowo. Jednym z pomysłów jest modulacja delta. Otóż ta modulacja delta to taki pomysł, żeby przypuśćmy, że nasz kwantyzator odtworzył prawidłowo wartość sygnału. I teraz sygnał rośnie, czyli kwantyzator ma za małą wartość reprezentuje. To my wstawiamy bit plus 1. Oczywiście plus 1 czy minus 1, czy 1, 0 to jest umowne, tak? Ale załóżmy, że tu mamy plus 1 i minus 1. Jeżeli kwantyzator ma nam mówi za mało, to wysyła plus 1, co oznacza, że należy zwiększyć wartość o pewne delta. I jeżeli wysyłamy takie jedynki za sobą, to sygnał nam rośnie schodkowo, delta o delta. I to jest maksymalna jego szybkość rośnięcia. Jeśli sygnał rośnie szybciej, to nasz kwantyzator się przeciąże. On nie może szybciej urosnąć. Wartość sygnału nie może szybciej urosnąć. To jest jego zasadnicza wada. Natomiast zaleta jest taka, że jeśli będziemy próbkować czyli szybko, z dużą szybkością próbkowania, to będziemy bardzo dokładnie odtwarzać nasz sygnał i możemy wtedy dać małe delta. I na przykład jak sygnał jest stały, to raz będzie plus 1, raz minus 1, plus 1, minus 1, plus delta, minus delta, plus 1, delta, minus delta i ten kwantyzator nam będzie
cały czas taki mały szumik wprowadzał, ale generalnie odtwarzał tę wartość sygnału. Jeżeli sygnał będzie malał, to kwantyzator będzie malał. Jeżeli sygnał będzie rósł, to kwantyzator na wyjściu będzie rósł. Czyli odbieranie takiego sygnału polega na zliczaniu, czyli całkowaniu tych sygnałów i filtracji dolnoprzepustowej. Sam kwantyzator wygląda w ten sposób, że on całkuje te impulsy, które zostały wyprodukowane i porównuje znowu wynik z wejściem i albo jest wysyłana plus jedynka, albo minus jedynka. Natomiast odbiornik sumuje nasze impulsy i filtruje dolnoprzepustowo, demodulator. I tutaj mamy taką ilustrację tej modulacji delta. Otóż na czerwono jest oznaczony sygnał, który ma być skwantowany. Na fioletowo poniżej jest wersja po skwantowaniu, która składa się z jedynek i minus jedynek. Akurat w tym wypadku 0 jest wpisane, ale należy to interpretować jako minus jedynka. Taki sygnał, nawiasem mówiąc, nazywa się w ogólności, ten typ sygnału nazywa się PWM, to znaczy Pulse Width Modulation. Tym razem mamy modulację szerokości impulsu. Nie kodujemy impulsy za pomocą wartości, czyli ani nie jest to PAM, ani PCM, tylko PWM, Pulse Width Modulation. I dla automatyka jest to bardzo ważna technika, ponieważ w ten sposób steruje się napędami, większością napędów w układach automatycznych. Silniki elektryczne mają to do siebie, że są urządzeniami dość bezwładnymi mechanicznie. Znaczy wirnik, który się obraca, jest dosyć ciężki i ani nie może nagle przyspieszyć, ani nagle zwolnić. A poza tym, czy jest całkującym jako takim, ze względu na bezwładność mechaniczną, ale poza tym jeszcze cewki, zarówno te, które stanowią wzbudzenie silnika, jak i ewentualnie w tworniku, czyli tam, gdzie się wytwarza siła elektromotoryczna, to też są układy całkujące. Jeżeli my założymy, że będziemy prądy wymuszali, no to napięcia są wtedy całką z prądów. Jeżeli przez cewkę płynie cały czas stały prąd, to musi ciągle, przepraszam, jeżeli napięcie na cewce jest różniczkowe względem prądu, czyli jeżeli ustalamy napięcie, to zależność prądu będzie całką z napięcia, czyli napięcie może być poszarpane, a prąd i tak już będzie narastał i malał nie w sposób znacznie mniej poszarpany. Czyli mamy całkowanie po stronie elektrycznej i całkowanie po stronie mechanicznej. Dlatego też bez kłopotu możemy sterować za pomocą włączania i wyłączania, czyli takimi impulsami, które tu widać na dole. I teraz sama modulacja delta polega na tym, że określamy jeszcze dwie granice. To są dwa zielone przebiegi. I jeśli popełniamy błąd większy niż delta, to jest ten przebieg zielony powyżej naszego czerwonego, ma błąd delta, ten drugi przebieg zielony minus delta. Jeżeli chcielibyśmy popełnić błąd większy niż delta przy całkowaniu, to nasz modulator zmienia stan. Zmienia stan z wysokiego na niski. I zaczynamy całkować w drugą stronę. Aż dojdziemy do wartości prawidłowej tego niebieskiego przebiegu, a następnie zaczniemy popełniać błąd w przeciwną stronę. Jeżeli dojdziemy do minus delta, nasz modulator znowu zmieni stan. Czyli modulator generuje taki ciąg impulsów o zmiennej szerokości, a my poprzez całkowanie ich jesteśmy w stanie odtwarzać ten sygnał z dokładnością do tych dwóch zielonych krzywych, czyli taki piłokształtny sygnał odtwarzamy, ale on nie odbiega wyraźnie od sygnału dokładnego. Warunek poprawnego funkcjonowania modulatora delta jest związany z tą maksymalną szybkością narastania.
o której przed chwilą mówiłem i która równa się delta razy szybkość próbkowania. To jest maksymalna szybkość narastania. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć większej szybkości. To ogranicza w związku z tym nam pochodną sygnału. Stąd modulator pracuje poprawnie pod warunkiem, że maksymalna pochodna sygnału co do wartości bezwzględnej równa omega razy A jest mniejsza od delta razy FS. To jest warunek poprawnej pracy naszego kwantyzatora delta, modulatora delta. No i ograniczenie amplitudy też występuje. Sygnał modulujący musi mieć ograniczoną amplitudę i znowu i ograniczoną częstotliwość. I tutaj są ograniczenia zarówno co do amplitudy, jak i co do częstotliwości wypisane, wynikające z tej maksymalnej szybkości narastania sygnału. Teraz inna odmiana modulacji delta, stosowana na przykład w telefonii komórkowej i w standardzie Bluetooth do przesyłania dźwięków bezprzewodowo. To jest tak zwana adaptacyjna modulacja delta, czy Continuously Variable Slope Delta Modulation. Otóż pomysł jest taki, że ja przecież nie muszę wysyłając jedynkę, cały czas zwiększać sygnału o to samo delta. Jeżeli ja systematycznie wysyłam jedynkę za sobą, to za każdym razem mogę zwiększać krok zwiększając go o pewien procent. Czyli na początku delta, a potem już 1,1 razy delta, a potem 1,1 do kwadratu razy delta i tak dalej. Coraz to delta może mi rosnąć, a jak będę wysyłał minus jedynki, to będę z kolei to delta sukcesywnie zmniejszał. W ten sposób mogę znacznie zwiększyć szybkość narastania sygnału i znacznie zwiększyć szybkość opadania sygnału. Ten encoder pamięta n poprzednich bitów, n jest 3 lub 4, jeśli były one jednakowe, to zwiększa krąg kwantyzacji, mnożąc go przez pewien współczynnik większy od 1, a jeżeli nie, to zmniejsza krąg kwantyzacji, dzieląc go przez ten współczynnik. Czyli nasza wartość delta zależy od tego, jakie były poprzednie wyniki. Teraz rozważmy najprostszą modulację szerokości impulsów, najprostszą modulację PWM, Pulse Width Modulation. Weźmy sygnał okresowy, okresie T i o wypełnieniu D razy T. Czyli przez pewien odcinek okresu sygnał ma wartość wysoką, przez pewien odcinek okresu niską. I taki sygnał ma reprezentować całkę po okresie z tego sygnału, ponieważ ta całka de facto się składa z dwóch wartości, że całkując napotykamy na dwie wartości, Y max w przedziale od 0 do D razy T i Y min w przedziale od D razy T do T, to nasze całkowanie jest elementarnie proste i w efekcie uzyskujemy taką średnią ważoną, że mamy D razy wartość maksymalną plus 1 minus D razy wartość minimalną. I taką wartość reprezentuje sygnał określonym w wypełnieniu D. Ta technika nosi nazwę klasycznej modulacji PWM, Pulse Width Modulation. I teraz, żeby uzyskać odpowiedni sygnał PWM, w zależności od sygnału analogowego, wyobrażamy sobie generator piłokształtny. On jest naniesiony na niebiesko, na sygnale, który chcemy kwantyzować. I jeśli nasz generator dojdzie do wartości sygnału, to modulator zmienia stan. Jeżeli przewyższa wartość, to cały czas jest w tym stanie. Jeżeli dojdzie znowu do wartości mniejszej, to modulator zmienia stan. Czyli na początku modulator ma stan 1, wysoki, a następnie niski, 0. Potem znowu wysoki, niski. W zależności od tego, co mówi nam przecięcie się sygnału z tym generatorem piłokształtnym. No i teraz całkowanie tych impulsów, a właściwie sprawdzanie wypełnienia w okresach próbkowania pozwala nam na odtworzenie wartości sygnału.
pomiędzy wartością minimalną a maksymalną. W naszym wypadku pomiędzy zerem a jedynką w tym przykładzie. Czyli tutaj mamy działanie polegające na tym, że jest ten piłokształtny generator, który jeśli ma wartość mniejszą niż sygnał wejściowy, to modulator PWM wysyła wartość 1, jest w stanie wysokim i przeciwnie wysyła wartość 0, jest w stanie niskim w przeciwnym wypadku. Czyli jeśli ten sygnał piłokształtny przewyższa nasz sygnał. Ta modulacja delta też może być interpretowana jako wariant modulacji PWM. Jako pewien wariant modulacji PWM. I teraz mamy najbardziej skomplikowaną i też bardzo często stosowaną, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z mową, z sygnałami audio, modulację sigma delta, ale nie tylko audio. To jest technika, którą się w bardzo wielu sytuacjach stosuje. Otóż tutaj działanie tego modulatora jest następujące. Na zielono jest oznaczony sygnał, który chcemy kwantyzować. Na niebiesko jest oznaczony sygnał PWM po skwantowaniu, sigma delta PWM. Proszę zwrócić uwagę, że tu już nie ma tych stałych okresów próbkowania. Tutaj te okresy próbkowania nie są z góry określone. Czyli okresy, chwile, w których zmienia się stan kwantyzatora. Teraz ten, załóżmy powiedzmy, że znamy ten sygnał niebieski i nakładamy go na sygnał zielony. Powstaje na tym górnym wykresie sygnał błędu. Sygnał niebieski to jest sygnał błędu kwantyzatora. I teraz ten błąd całkujemy. Jeżeli sygnał niebieski jest poniżej sygnału zielonego, to wynik całkowania jest taki, że się zmniejsza, że całkujemy ujemną wartość, czyli się nam wynik całkowania zmniejsza. Jeśli błąd kwantyzacji jest większy od sygnału reprezentującego, to wtedy nasz kwantyzator, nasz integrator całkuje do góry. Zmiana stanu kwantyzatora następuje, jak osiągniemy wartość maksymalną lub minimalną naszego integratora. Czyli sygnał integratora jest ograniczony zarówno co do wartości maksymalnej, jak i minimalnej i w tym momencie następują przełączenia naszego sygnału PWM, kwantyzatora. Czyli sygnał błędu jest całkowany i to jest właśnie ten fioletowy sygnał na środkowym rysunku. Musi zawierać się w pewnym zakresie, musi pomiędzy dwiema granicami się zawierać i wówczas, jeżeli by granica miała być przekroczona, to nasz modulator zmienia stan. I to właściwie jest prawie wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. To na sam koniec chcę zwrócić uwagę na to, że krojąc chleb, to właściwie go kwantyzujemy, jeśli robimy to w poziomie, tak? Jeżeli w pionie byśmy go ustawili, to byśmy go próbkowali. To jest kwantyzacja. Tu pokazana jest kwantyzacja. Dyskretyzacja wartości. Natomiast kwantyzacja w pionie, dyskretyzacja w pionie to jest dyskretyzacja czasu, czyli próbkowanie. Dyskretyzacja zmiennej niezależnej to jest próbkowanie, a dyskretyzacja zmiennej zależnej to jest kwantowanie. Dziękuję za uwagę.